Proszę Państwa, mecz, który uważaliśmy przed jego rozpoczęciem, że mamy szansę, troszkę nam popsuł po pierwsze pożar na trybunie, który z pewnością miał jakiś tam wpływ na grę obronną tych ludzi, którzy przy kornerze brali udział, z którego bramka padła. Później sytuacja, która pewnie na dłuższy okres pożegnała nam Borysa, musiał być zniesiony z boiska. Z kolei mobilizacja w szatni po jednym opanowaniu gry i prowadzenie jej tak, że mieliśmy tam jakieś szanse. Sytuacja, nie wiem, czy z drugiej, czy trzeciej minuty rzut karny. W zasadzie nas już położył na jedną łopatkę, a czerwona kartka spowodowała, że musieliśmy tak grać, żeby nie przegrać meczu wyżej. Mimo tego, w takiej sytuacji również nam niebiosa nie pomogły, bo strzał piecha trafił w poprzeczkę. Sosba za dobry zawodnik w tej chwili, żeby przy wyniku 2-0, przy dziewiątce na boisku przeciwnika dać sobie wyrwać zwycięstwo. A myśmy no, do końca mimo wszystko walczyli o to, aby wyżej nie przegrać. Podziękowałem chłopakom, bo widzę, że sporo sił ten mecz kosztował. Będzie przerwa. Fajnie, że jest przerwa. Będę mógł bliżej poznać zawodników w pracy i treningowej, i w grach. Natomiast troszkę ubolewam, że 4 czy 5 wyjeżdża na różne reprezentacje, a to zawsze jest dla trenera ubytek do 1/4 kadry, gdzie można byłoby się przygotować do kolejnych meczów. Tyle. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania do pana trenera? Łukasz Czana, Telewizja Wrocław. Tak serdecznie panie trenerze. Pierwsze moje pytanie to chciałem, czy Zagłębie stać na coś więcej, będzie na coś więcej niż na grę o utrzymanie w Ekstraklasie, czyli o tą niższą tabelę, niższą połówkę. A druga rzecz, ja wiem, że trener jest dopiero kilka chwil w tym sezonie w Zagłębiu, ale przecież był pan trener wcześniej. Dlaczego jest taka sytuacja z Zagłębiem, że za każdym razem są wielkie ambicje, przynajmniej od kilku sezonów powtarza się sytuacja, a później z tych ambicji niewiele wychodzi i Zagłębie... Łatwiejsze dla mnie drugie pytanie, bo to nie moje kompetencje, żebym pan na ten temat odpowiedział, bo trener w zasadzie w takiej sprawie powinien milczeć, a zabrać się za robotę. Natomiast pierwsze pytanie dotyczyło... Chodziło mi o taką tendencję, że w Zagłębiu zawsze nie, są... Nie, ale to pierwsze pytanie. Czy w Zagłębie stać na coś więcej niż na kredytowanie? Ja muszę przyznać, że tydzień temu to nie powiem, że marzyło się mnie, ale liczyłem również na to, że my w tych dwóch meczach będziemy mieli więcej jak jeden punkt. A to dawało szansę, tym bardziej, że zwrócić uwagę dzisiaj zwycięstwo ze Śląskiem dawało wyjście przed tą drużynę w tabeli, prawda? Z kolei wygranie meczu pewnie pechowo zremisowanego wcześniej z Jagiellonią spowodowało, że my nie zrównali się punktami z Śląskiem, ale to jest demagogia, to są takie rachunki. W tej chwili jestem przekonany, że wszystko musimy zrobić w klubie, aby nie tylko iść w górę, prawda? Ale sobie przypomnę, z kim mamy jeszcze mecze. Tu bardziej na wyjeździe, na Wiśle, na Legii, na Lechu Poznań. W zasadzie skupiłbym się absolutnie na najbliższym meczu z Widzewem po 2 tygodniach. Chociaż doskonale wiem, że to, co się działo w Poznaniu kilka dni temu, Lech, Widzew, to ja nie jestem przekonany, że już jakąś drużynę można nie tylko skreślać z Ekstraklasy, ale tym bardziej
uważa się za wielkiego faworyta w konfrontacji z nią na boisku. Andrzej Lewandowski, proszę bardzo. Panie trenerze, czy ma pan pretensje do członków za tą długą żółtą kartkę? Ja myślę, że większe pretensje mają ci, którzy na boisku byli, bo musieli naprawdę sporo sił później stracić, aby no, nawet biegać za piłką w sytuacjach no, nie do odebrania piłki, ale jednak walczyli do końca. Może pech, bo Czotra brał udział w utracie bramki w poprzednim meczu, dwa punkty uciekły, a dzisiaj w zasadzie jego czerwona kartka pozbawiła nas już szansy grania jak równy równy, przynajmniej liczbowo. I drugie pytanie, nie do końca dotyczące pana drużyny, ale chłopaka pan dobrze zna, chodzi mi o Mariusza Fabelca. Jak pana stanie... Pozdrawiam go serdecznie, nie chcę rozmawiać o piłkarzach Śląska, bardzo pana przepraszam. Ja. Filip Podolski, Śląsk Pet. Panie trenerze, jak się panu dzisiaj podobał Śląsk? Czy ta drużyna według pana się w ciągu roku, tym panu został odniosły, rozwinął? Jest słabszy? Mnie się dziewczyny zawsze podobały, a jeżeli chodzi o drużynę, to nie używałem nigdy takiego sformułowania, że mi się podoba. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że co najmniej kilku piłkarzy Śląsk ma w tej chwili takich, którzy sobie grają w piłkę i szczególnie w ataku pozycyjnym stwarzają sytuację, a żeby zakończyć, to nie jeden problem. Mam większy problem w tej chwili zagrania. Michał Karłowa, Gazeta Wyborcza. Proszę nie wstawać, bardzo pana proszę, bo ja wstanę. To usiądę. Fajnie. Panie trenerze, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, czy stałe fragmenty gry to jest kwestia pracy trenera? Czy pracy, jeszcze raz pracy. Te kilka dni dużo pracowali, a dzisiaj wyszło tak, jak wyszło. Bardzo proszę kontynuować, skończyć pytanie, to ja panu jeszcze dokończę, ale chyba o co chodziło. Czy to kwestia wykonawców? Bo dużo było, prawda, zagrożenie takie, jakie było, czyli nie wiem. No cóż z tego, że na treningu ktoś robi to naprawdę prawie doskonale, a na meczu nogi mu się często i kopie tam, gdzie kopie. Taka moja odpowiedź jest. Moje drugie pytanie jest takie. Panie trenerze, która szatnia wygodniejsza? Gości czy gospodarzy? Nie piłem tam, nie jadłem tam. Ubikacja taka sama. W zasadzie skupiłem się na dalszym ciągu wspomnieniach i obserwacji pięknego stadionu wewnątrz. Michał Bus, Przewodnik Sportowy. Panie trenerze, skąd pomysł, żeby postawić na up? Bo tak właściwie chłop się pierwszy raz od roku porządnie odkleił od ławki rezerwowej. Taka trochę niespodzianka, bym powiedział. Czemu akurat on? Rozmowie z trenerami. Doszliśmy do wniosku, że trzeba mu dać szansę. Jak gdyby z jednej strony za długo nie grał, a z drugiej no chyba brak, że tak powiem, na tych pozycjach zawodników w formie w tej chwili. Ja przydałoby, że Przybeckie, który dzisiaj grał od początku, to jest nieporównywalne z tym, co grał w Polonii Warszawa. A jak ja sobie przypominam, Apo sprzed dwóch sezonów konfrontacji z nim, to też zwracałem uwagę, uważajcie na Apo, pokazywaliśmy, jak on gra. Nie zapomniał grać piłkę, ale uważam, że to, że tak długo nie grał, być może ma wpływ na to, że dzisiaj nie jest w takiej formie, żeby być no, takim optymistą, że zagrał, będzie dalej grał, bo kilku zawodników co najmniej, tylko po kontuzjach czy nie po kontuzjach, Przybecki na pewno po kontuzji, premier Papadopoulos też po kontuzji. Także to wszystko jeszcze nie jest w takiej formie, żeby można było no, wstawiać ich w ciemno od początku. Tak mi się wydaje przynajmniej. A Abu moim zdaniem był na treningu tych dwóch dniach przed meczem poprzednim, jak i teraz. W takiej dyspozycji, że zdecydowaliśmy się go wstawić. Chociaż wiem, że gra obronna jego nie jest na takim poziomie, żeby być pewnym, że nie da pograć Dudu, czy nawet Ostrowskiemu. Czy
Są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz o Kościoła, proszę bardzo. Tak, na koniec chciałem trenera zapytać. Kocham telewizja, proszę. Tak. Chciałem zapytać trenera, czy bardzo trenerowi brakowało tej ligowej piłki przez rok czasu i czy brakowało Wrocławia choć trochę przez ten rok rozbratu z naszą ligową piłką. I jedno i drugie, ale miałem co robić. Zakochałem się w dziewczynie półtorarocznej, mojej wnuczce. Mam problem, bo ona mnie też bardzo kocha. Co chyba świadczy o tym, że nie jestem aż takim złym człowiekiem, jak mi niektórzy malują. Wracając do tego, co powiedziałem 5 lat temu, 10 lat temu, tak jak gdyby dali mi odczuć, że albo żebym się trzymał, albo żebym już przestał. A ja się będę jeszcze trzymał. Koledzy, nawet nie koledzy, sympatycy, którzy gdzieś tam pamiętali, no to pisali, dzwonili, a rok rozbratu takiego w błocie, na śniegu, deszczu, no dał mi na tyle szansę odpocząć, że dam radę. Pan Bóg wie ile, ale każdy tu obecny na sali też nie wie, kiedy jego koniec będzie. Bez względu na wiek. Przed chwilą się dowiedziałem, że doskonały trener piłki ręcznej w Chorzowie, ładnie kilka lat młodszy ode mnie, zmarł 2 dni temu. Także nieznane są, jak to się mówi, ładnie po kościelnemu. Nie chcę Boga w co mieszkać. Proszę Państwa, jest punkt o 12. Wybaczcie, jak go przezywacie, a wam nie wolno. Mojej wnuczce wolno mówić, dziadek. Pójdę sobie, bo jeszcze mam 300 km jazdy. Pozdrawiam serdecznie do was. Dziękuję.